Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Dominika Kawalerowicz i mam przyjemność w imieniu Biura Europejskiej Stolicy Kultury poprowadzić dzisiaj dla Państwa spotkanie dotyczące weekendu zamknięcia. Już rozmawialiśmy o weekendzie zamknięcia, zarysowaliśmy Państwu najważniejsze wydarzenia i dzisiaj szczegóły. Jesteśmy do Państwa dyspozycji również po tej konferencji prasowej. Jest ze mną Krzysztof Maj, dyrektor Biura Europejskiej Stolicy Kultury. Jest pani Ewa Filip, pełnomocnik dyrektora opery wrocławskiej i jest Irek Green, najlepszy kurator literacki tej części świata. Tak jest. Króciutko przypomnijmy sobie w obrazku, co przed nami. Święta Kultury. Taką energię mamy nadzieję powtórzyć podczas weekendu zamknięcia i przypomnę, że to jest 15, 16, 17, 18 grudnia. Czeka nas mnóstwo wydarzeń. Mam nadzieję, że za chwilkę zobaczymy kolejne slajdy i zobaczą Państwo mapkę. Te mapki są już dostępne zarówno dla Państwa, jak i dla wrocławian i wszystkich turystów, którzy zechcą odwiedzić nasze miasto. I tak na nim ta wielość i dwa wyraźne centra, w których będą się dziać wydarzenia. Weekendu zamknięcia, mamy rynek i mamy halę stulecia, o hali stulecia więcej za chwilę. Jeżeli chodzi o te wydarzenia specjalne, to zwracam Państwa szczególną uwagę na kuchnię ESK. Pamiętacie Państwo na pewno, że wydaliśmy wrocławską książkę kucharską i udało nam się namówić 14 restauracji i kawiarni do tego, żeby zaprosiły wrocławian do posmakowania przepisów tejże książki kucharskiej. I tak 15 do 18 grudnia w takich knajpach i restauracjach jak chociażby Dema Cafe, restauracja w nowo powstałym Owo Hotel, Borówka w restauracji nad Odrze, Mama Manusz, La Madalena, Szynkarnia, Mleczarnia, Olszewskiego 128 czy Machina Organika będzie można spróbować chociażby pastę jajeczną dziadka Karola, cesarski przysmak, czyli ciasto drożdżowe z cynamonową kruszonką, czy chociażby łąkowski żur owsiany. To wszystko dzięki programowi literackiemu Europejskiej Stolicy Kultury i Światowej Stolicy Książki UNESCO. Tą książkę można oglądać u nas, można ją u nas nabyć. Wiele osób chociażby podczas Europy na widelcu się w nią zaopatrzyło. A teraz szefowie najlepsi kuchni we Wrocławiu będą gotować dla Państwa. Oprócz tego dni otwarte dla sztuki. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych specjalnych wystaw przyszykowanych na Europejską Stolicę Kultury za darmo podczas tych paru dni i tak bezpłatnie, chociażby fotografie na wydawnictwie Lwów 37, Miasto Architektura Modernizm w Muzeum Architektury. A za symboliczną złotówkę będzie można zobaczyć Summer Rental w pawilonie Czterech Kopuł lub wrocławską Europę w Muzeum Narodowym. I opera wrocławska, i do niej chciałabym teraz przejść. Opowiadaliśmy Państwu więcej z panią Ewą Filip o Trubadurze, ale opera przyszykowała dla nas jeszcze specjalne wydarzenia oprócz Trubadura. Pani Ewo. Dzień dobry Państwu. Zacznę jednak od Trubadura. Jutro w Operze Wrocławskiej odbędzie się o godzinie 14:00 konferencja dedykowana temu tytułowi. Jest to nasza pierwsza premiera w tym sezonie, bardzo ważna premiera pod honorowym patronatem konsula honorowego Łotwy tutaj we Wrocławiu, ale jednocześnie premiera ważna. Stąd zdecydowaliśmy się, aby konferencja zdradziła trochę tajemnicę tego, co wydarzy się 16 grudnia w dniu premiery. Konferencja odbędzie się na scenie, częściowo w scenografii Trubadura. Przygotowaliśmy także utwór na fortepian i skrzypce. Serdecznie zapraszam. To jutro, jeśli chodzi o podstawowy punkt w programie weekendu zamknięcia, jeśli chodzi o operę wrocławską, ale tak jak wspomniała pani Dominika, przygotowaliśmy również wydarzenia dodatkowe. Pierwszym z nich jest ukłon w stronę pani Ewy Michnik, czyli dotychczasowej pani dyrektor Opery Wrocławskiej.
I podczas weekendu zamknięcia, odbędzie się we foyer Opery Wrocławskiej wystawa, którą zadedykowaliśmy pani Ewie. Jest to wystawa pod tytułem Ewa Michnik i jej opera, lata 95-2016. Udało nam się pozyskać dokument z Telewizji Polskiej w Krakowie. Będzie to przyjrzenie się na osi czasu dokonaniom pani Ewy Michnik. To wydarzenie szczególne także dlatego, że pani Ewa Michnik jest jednym z kuratorów Europejskiej Stolicy Kultury. Innym wydarzeniem, które chcemy udostępnić w weekend zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury, jest uruchomiony z tej okazji, ale mam nadzieję trwający w kolejnych sezonach, cykl Koncerty Kameralne we foyer Opery Wrocławskiej. I w najbliższą sobotę, 10 grudnia, już jako preludium do weekendu, odbędzie się taki koncert, także wokół Trubadura, wariacje na temat Trubadura. Będą to o godzinie 16, będą to utwory, których kompozytorzy przyglądają się tak naprawdę twórczości Verdiego. Bardzo ważnym punktem w programie, który przygotowaliśmy na weekend zamknięcia i z tej okazji, jest możliwość wejścia do opery w przededniu przygotowań premiery, czyli 16, 17, 18 grudnia o godzinie 14 będzie można wejść do opery i być oprowadzonym po przestrzeniach, które zwykle dla widza nie są dostępne, oraz usłyszeć opowieść w wydaniu pana Adama Frontczaka, który, mam nadzieję, zaczaruje państwa i odsłoni kurtynę, która, tak jak powiedziałam, jest niedostępna. Ta oferta jednakże jest ofertą ograniczoną, ponieważ nie zatrzymujemy z tego powodu pracy samej opery, stąd bardzo ważnym elementem będzie funkcjonujący obok Opery Wrocławskiej infopunkt, gdzie będzie trzeba dokonywać zgłoszeń. Tak jak powiedziałam, krótka wycieczka po operze będzie rozpoczynała się w ciągu tych 3 dni o godzinie 14. Liczymy się jednakże tylko z grupami 50-osobowymi z uwagi na przygotowania i pracę statutową opery. Oprócz tego uruchamiamy jednakże cykl również takich przejść i w najbliższych miesiącach, już po tym jak rozpocznie się rok 2017, na hasło Europejska Stolica Kultury dla wybranych gości, maksymalnie 10 każdorazowo, będzie można dołączyć do wycieczki grupowej. Wycieczki grupowe będą odbywały się raz w miesiącu w poniedziałek o godzinie 11. To tak, żeby Europejska Stolica Kultury trwała. Także przygotowaliśmy we współpracy z ESK pulę biletów, o której zapewne pan dyrektor za chwileczkę opowie. Także serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że zarówno wystawa dedykowana pani Ewie Michnik będzie możliwa do oglądania do końca stycznia we foyer podczas spektakli. Ewentualnie za zgłoszeniem na adres działu promocji będzie można wejść poza tymi godzinami, ażeby zapoznać się z tą osią czasu, gdzie przyglądamy się tym dokonaniom, jakże niezwykłym dokonaniom poprzedniej dyrekcji. To chyba tyle z mojej strony. Tak, bardzo dziękuję. Jak państwo słyszeli, bardzo dużo będzie się działo na scenie Opery Wrocławskiej, ale samo centrum zamieni się tak naprawdę w wielką scenę plenerową dla każdego. Panie dyrektorze, pokazy plenerowe, co będziemy mogli zobaczyć i gdzie można się natknąć, będzie można podczas weekendu zamknięcia w Wrocławiu na jakieś ciekawe działania performatywne? Rola, że ja mam o tym mówić, właśnie jest zgodna z moim charakterem. Ja lubię różne takie wydarzenia uliczne, gdzie sztuka zaczepia tych, którzy nawet nie mieli okazji albo nie mieli ochoty się z tą sztuką zetknąć. Dlatego pomyśleliśmy, żeby weekend zamknięcia nie był weekendem zamykającym. I dlatego to, co przed chwilą powiedziała pani Ewa Filip, pokazuje, że myślimy o Europejskiej Stolicy Kultury w przyszłości. Opera się otwiera.
będzie można ją zwiedzać z wszystkich stron, ale też to, co pani Ewa powiedziała. Będziemy podczas tego weekendu również rozdawać vouchery na bilety na różne wydarzenia kulturalne w 2017 roku. To będą vouchery, za złotówkę będą wymienione na bilety w takich instytucjach jak Opera, Teatr Muzyczny Capitol, Impart, czy to Festiwal Jazz nad Odrą. Różne instytucje Wrocławia dołożyły swoją część do tej puli. Mamy ponad 1000 voucherów do rozdania, więc nasi wolontariusze, czy w infopunktach wybranym osobom, da, na przykład jakimś zadaniem, które będą mieli artystycznym zadaniem, albo oznaczeniem na Facebooku, albo jakimś ciekawym zdjęciem zamieszczonym, będą mogli otrzymać taki voucher wymienny na bilet w 2017 roku. Ale mamy też we Wrocławiu Jarmark Bożonarodzeniowy, mamy weekend przed świętami. W tym szale zakupów, w tym szale przygotowań chcemy, żeby kultura nas dotknęła. I tak będzie ta parada uliczna Teatru Klinika Lalek w sobotę o 16 i w sobotę o 19 spod Barbary. Wyruszą stwory, lalki, które będą przechodzić przez rynek, będą zaczepiać ludzi, a z poszczególnych małych uliczek dołączać będą kolejne przebrane postacie, które będą zachęcać zwiedzających Wrocław do przyłączenia się do parady, która zmierzać będzie do pomnika Szermierza przy Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie odbędzie się spektakl Cyrku Bez Przemocy, czyli ogromne lalki, żyrafy, słonie będą dawały swój performance. I ta parada będzie dwukrotnie w sobotę o 16 do 19 i w niedzielę o godzinie 16 również spod Barbary. Również zaprosiliśmy do Wrocławia Teatr Snów Gdańska, który podobne spektakle, ale bardziej stacjonarne, będzie odgrywał przed Dworcem Głównym, na placu przed Dworcem Głównym Teatr Snów. Dla zaskoczonych podróżnych lub dla tych, którzy będą chcieli przyjść, dołączyć, będzie można zobaczyć pokazy Teatru Snów. Są bardzo ciekawe spektakle uliczne, właśnie kiedy zapada zmrok, najlepiej te spektakle obejrzeć, do tego zachęcamy. Szykujemy jeszcze, nie wiem jak nam wyjdzie, taką specjalną atrakcję Ścieżkę Światła. W tym roku został oddany bulwar Dunikowskiego po renowacji. Na tym bulwarze zorganizowaliśmy Flow, bardzo dobrze przyjęte wydarzenie opowiadające historię Wrocławia i postanowiliśmy połączyć Most Pokoju z Mostem Piaskowym, taką ścieżką światła, światło, instalację. Jestem sam ciekawy, jak to wyjdzie, jak to będzie ciekawe, ale żeby można było tam pospacerować, to właśnie tak, w taki sposób przygotowaliśmy dla mieszkańców nową przestrzeń, która została w tym roku oddana. Pamiętacie Państwo miesiąc lwowski i wspaniałą zabawę, którą przygotowali nas ukraińscy artyści? I jak przygotowaliśmy się do weekendu zamknięcia, z Lwowa przyszła propozycja, że gdzieś umiera tradycja kolędowania i przyjadą kolędnicy z Lwowa z gwiazdami betlejemskimi, którzy będą chodzić po wrocławskich ulicach, będzie im towarzyszyć Świeczna Orkiestra, to jest taka bardzo skoczna kapela z Lwowa, po to, żeby pokazać, że ta tradycja wciąż jest na Ukrainie żywa, wciąż jest radośnie przyjmowana i kolędnicy z Lwowa będą poradować już od piątku, piątek, sobota, niedziela po wrocławskich ulicach, także serdecznie ich witajmy, dołączmy się do nich i ich przywitajmy. I to jest takie moje marzenie, żeby Wrocław w tych dniach między 15 a 18 grudnia żył kulturą na ulicy, żeby to była kultura nie tylko zamknięta w dużych obiektach, które też się otwierają, tak jak Opera, tak jak Hala Stulecia. Będzie to zupełnie inna Hala Stulecia, takiej Państwo jeszcze nie widzieliście na spektaklu Niebo. I żeby ta kultura była na ulicach i tak byśmy chcieli świętować zamknięcie Europejskiej Stolicy Kultury. To ja jeszcze chciałabym dodać i zaprosić Państwa do tego, aby otworzyć się na doznania, bo także mogą się Państwo spodziewać w przestrzeni publicznej tancerzy baletu Opery Wrocławskiej, ale to niespodzianka. Także proszę rozglądać się i zachwycać. To przeniesiemy się teraz do wspomnianej Hali Stulecia. Ona zamieni się w takie drugie wielkie centrum kulturalne miasta i tam oprócz Nieba wspomnianego już na poprzedniej konferencji prasowej dwa eksperymentalne widowiska masowe, tak można powiedzieć. Irku, proszę powiedz więcej o literacko-performatywnym eksperymencie, który wymyśliłeś i proponujesz wrocławianom do współudziału. Jak słucham, jak mówicie, zamykamy. Sobie zamykajcie. Wrocław jest od 2017 roku do 22 kwietnia Światową Stolicą Książki UNESCO. Nieprzypadkowo po ceremonii zamknięcia otwieramy. Czyli 18
18 grudnia o godzinie 16. Zapraszamy Państwa do hali stulecia. Myśląc o tym wydarzeniu, szliśmy tropem tego, co wrocławianie naprawdę lubią. Tysiące ludzi, którzy odwiedzali Europejskie Noce Literatury, to potwierdzają. Tylko tym razem zrobimy to nieco inaczej. Po pierwsze będziemy czytać nie fragmenty, a całe teksty. Będą to utwory Stanisława Mrożka. Czytać je dla Państwa, właściwie z Państwem... nie słyszałem? Sławomira, przepraszam najmocniej. Lem, jeszcze mi w głowie, skończyliśmy kongres lemologiczny, to stąd. A jestem teraz zaczytany listami Lema do Mrożka, gorąco polecam. A więc utwory Sławomira Mrożka będą dla Państwa czytać Małgorzata Foremniak, Robert Więckiewicz i Arkadiusz Jakubik. Tylko, że nie będą czytać sami, bo mamy nadzieję, że ci ludzie, którzy przyjdą do hali stulecia, przyjmą na siebie rolę chóru komentującego te teksty w bardzo mrożkowskim duchu. Podchodzimy do tego przede wszystkim z dystansem i mam nadzieję dowcipnie. Teksty dla publiczności będą wyświetlane. Dźwięki, które wydaje natura, które chcielibyśmy, aby tym razem w trakcie tego słuchowiska wydawała publiczność, wcześniej zostaną pokazane, a publiczność zostanie ich nauczona. A całość bierze się z takiego głębokiego przekonania, że literatura musi przestać być uboższym bratem innych sztuk, co próbuję od roku udowodnić. I jeżeli są koncerty na żywo, to może być też czytanie na żywo. Dla bezpieczeństwa tych Państwa, którzy się nie lubią udzielać, a wolą słuchać, zapewniam, że nikogo do niczego nie będziemy zmuszać. To znaczy, jeżeli ktoś po prostu chce przyjść posłuchać, to niech przyjdzie i niech się z nami pobawi wielką literaturą w obecności znakomitych aktorów. No i w hali stulecia, która, tak jak Krzysztof powiedział, nie będzie taka, a my bezczelnie skorzystamy z tej całej instalacji świetnej, która jest przygotowywana na niebo. I do efektów dźwiękowych dołożymy jeszcze efekty świetne. Ile to będzie trwało? Troszkę ponad godzinę. To ze względu na fakt udziału publiczności musi być jeszcze bardziej zdynamizowane niż zwykle. A jako, że wybraliśmy teksty z Sławomira Mrożka z wczesnego okresu, z lat 62-64, to są krótkie opowiadania. Być może Państwo wiele z nich pamiętacie, na przykład Słonia. Słoń będzie bardzo dowcipnie w interpretacji Roberta Więckiewicza brzmiał zapewne. I wstęp na to wydarzenie jest bezpłatne. Ile osób wejdzie do hali razem z artystami? Tyle, ile się zmieści w hali. I teraz ważny anons, ponieważ... Wejściówki rozdajemy w piątek od godziny 12 w Barbarze i w Imparcie na Mazowieckiej. I patrząc na to, co się działo przy okazji Nieba, ograniczamy liczbę wejściówek do wzięcia na raz do 4, także przyjdźcie Państwo w małymi rodzinami. Tak, to był ten ważny anons organizacyjny. Rzeczywiście wejściówki na niebo rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ostatnia partia też 12 tutaj w Barbarze dostępna i od 12 na słuchowisko, o którym mówił Irek Green. Zapraszamy do wszystkich chętnych do pobrania wejściówek. No a wcześniej przed samym słuchowiskiem, czyli pomiędzy Niebem a słuchowiskiem niedzielnym, kolejny raz NOS, który kupił wrocławian podczas weekendu otwarcia. Tutaj nie wiem, czy Państwo pamiętacie tą wielką kolejkę osób, które czekały na Silent Disco, nasze Barbarowe. Co to jest Silent Disco? Kto zagra? No i czego możemy się spodziewać? Jak Dominika już powiedziała, hala stulecia stanie się takim obiektem kulturalnym, drugim centrum kulturalnym i po niebie, żeby nie było przerwy między słuchowiskiem, godzina przerwy na lekkie ogarnięcie przestrzeni. Zaczyna się silent disco. Silent disco polega na tym, że muzyka nie gra na głośno, tylko słuchacze mają słuchawki, mają trzy kanały do wyboru dla trzech DJ-ów. W tym przypadku Michał Nogaś, Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obrzańska z Radiowej Trójki. Silent disco w Barbarze kończyło się tym, że tutaj bawili się ludzie, kolejka była tutaj, stała tutaj, tam. Do rana. Szewską ponad 2,5 tysiąca osób się przewinęło, stali ludzie na mrozie, żeby wejść, więc stwierdziliśmy, że jak na otwarcie było tak dobrze, no to na zakończenie będzie to dyskoteka w hali stulecia. I no, mamy ponad 2300 słuchawek zorganizowanych. Wszystkie w Polsce wynajęliśmy na ten weekend, bo więcej nie ma. Nawet Maciek Masztalski za spektatora znam pożycza
bo też ma swoje kupił. Mam nadzieję na dobrą zabawę, na to, że z takim też przytupem zakończymy Europejską Stolicę Kultury i wyeksploatujemy Halę Stulecia, że tak powiem, do samego końca. A jeszcze raz użyję słowa, że zakończymy coś. Dobrze, otwieram ci pole dla literatury. Będziesz sam królem wtedy. Czyli będziesz chodzić z innymi kuratorami, że literatura jest najważniejsza. Ale jeszcze Irek wspomniał o tym, że mieszkańcy, czy też uczestnicy słuchowiska będą takim chórem, który coś komentuje. Chciałem też powiedzieć, że w niedzielę, 18 grudnia, też będzie Europejska Stolica Kultury skomentowana. 18 grudnia bodajże o 18 w Kapitolu. O 16 również, o przepraszam, o 16 w Kapitolu. Chór komentujący Wrocławian, tam stoi Marek Kosot, który ten pomysł wymyślił i wspólnie z Teatrem Kapitol przez 2 lata prowadził. Tak jak każdy porządny władca miał swojego klauna komentującego jego zachowania, tak samo Europejska Stolica Kultury miała chór komentujący Wrocławian, który wytykał, obśmiewał, pokazywał pewne absurdy nie tylko Europejskiej Stolicy Kultury, bo tych było mało, ale w ogóle absurdy życia codziennego i wszystkie piosenki i wydana płyta właśnie 18 grudnia również w Teatrze Muzycznym Kapitol, na ten koncert również zapraszam. Marku, Krzysztof chciał powiedzieć Trefnisia. Bardzo dziękuję. Myśleliśmy, że to będzie chór antyczny, ale... Szanowni Państwo, to tyle od nas. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za to spotkanie. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Ja wiem, że my mnóstwo godzin i dat szafowaliśmy między piątkiem, sobotą a niedzielą. Wszystko jest w tej magicznej ulotce. Ona jest dostępna już dla Państwa i dla wszystkich wrocławian. Proszę zachęcać, żeby tutaj do nas zajrzeć i sobie taką ulotkę pobrać. Na pewno dzięki temu się nikt nie zgubi. No, jeszcze chciałem dwie rzeczy powiedzieć, bo jest Irek, ale jeszcze mamy na przykład Agnieszka Franku-Żelazny, w niedzielę też dołączyła do weekendu zamknięcia i chodzi o jubileusz jej chór. I w Narodowym Forum Muzyki będzie chór Agnieszki Franku-Żelazny. Też o 16, nie, to jest chyba o 18, już teraz, proszę mi, ja też tych godzin już nie pamiętam, ale one są wszystkie w tej mapce. A w czwartek, 15 czerwca startuje w Rosand muzyczne zespoły z Wrocławia i wzdłuż Odry z Dolnego Śląska i Festiwal Przyjaźni 15-lecie zespołu Ocean, który był jedyną polską gwiazdą kapitałową na stadionie, także też zachęcamy do udziału w tych bardziej rockowych wydarzeniach i muzyce plastycznej, jeśli myślimy o Agnieszce Franku-Żelaznej i jej chórze. Ponad 100 wydarzeń, większość bezpłatna. Zapraszam. Bardzo dziękuję.